Fundacja Poetariat prezentuje magiczne opowieści. Wieluń, 2022 rok. Czyta Czarek Papaj. Hanna Rozmarynowska. Niezaproszony gość. Światło zapalonej lampy oświetlało elipsę stołu. W jej zasięgu leżał laptop, na którym staccato wybijały palce Melanii. Tekst wielokrotnie poprawiany i uzupełniany zaczął przypominać zużytą gumę do majtek. Tu się kurczył, wycinany i obrabiany przez autorkę, gdzie indziej rozciągał, po dodaniu uzupełnień. Akcja powstającej w zaciszu mieszkania powieści sensacyjnej zagęszczała się z każdą stroną. Główny bohater w towarzystwie pięknej blondynki, skądinąd nie głupiej, jechał ciemnozielonym kabrioletem w sznurze pojazdów zmierzających na szczyt wzniesienia. Ciepłe słońce przyjemnie rozgrzewało skórę i wydobywało z krajobrazu radosne barwy południowej Kalifornii. Fantastyczna roślinność, wybuchająca niezwykłymi barwami, konkurowała ze sobą na murach posesji, na zadbanych trawnikach i w ogrodach mijanych domów. Wyglądało to tak, jakby każdy właściciel posiadłości chciał pokazać innym, że zalicza się do lokalnej elity. Sami oczywiście nie brali do rąk sekatorów czy grabi, ale zatrudniani ogrodnicy rywalizowali między sobą o status najlepszego. Celem podróży dwojga młodych ludzi był kompleks restauracyjno-hotelowy Słoneczna Wyspa. Zak, takie nosił imię, zniecierpliwiony co rusz spoglądał, wychylając głowę w lewo tak, jakby ten manewr mógł cokolwiek zmienić. Ślimacze tempo spowodowane było zatłoczoną drogą w obu kierunkach. W pewnym momencie i to się zmieniło. Wszystkie pojazdy stanęły. No to pięknie! Wykrzyknął oburzony. Co się wściekasz? Blondynka, która do tej pory nie odzywała się, zdjęła swoje drogie okulary przeciwsłoneczne i spojrzała zdziwiona na swego towarzysza. Wzrok miała wyjątkowo senny. Jesteśmy przecież na wakacjach, a przynajmniej prawie na wakacjach. Rozejrzyj się wokół. Piękna pogoda, wspaniała roślinność, słońce praży, można się poopalać. Korzystaj. To mówiąc, wystawiła twarz do słońca i spuściła morelową bluzkę z ramion. Dobrze ci tak mówić. Jestem zmęczony, głodny i marzę o tym, aby wziąć prysznic i się przebrać. Do hotelu już niedaleko. W końcu przecież tam dojedziemy. Oby. Westchnął mężczyzna i trochę uspokojony zerknął znów w lewo, wychylając głowę przez boczną szybę. Słuchaj, tam się coś dzieje. Co takiego? Stłuczka? Nie wiem. Pójdę zobaczyć. Zak wysiadł z samochodu. Aby dotrzeć do miejsca zdarzenia, musiał pokonać około 200 metrów stromym wzniesieniem drogi. Z wielką przyjemnością rozprostował kręgosłup po długiej jeździe samochodem. Przeszedł obok dużego starego Pontiaca, żółtego Buicka i jeszcze ze dwóch innych, mniej okazałych pojazdów, gdy stanął jak wryty. Przed nim, w pewnej odległości, rozgrywała się scena, której nie mógł przewidzieć nawet w najgorszym horrorze. Grupa zamaskowanych osób z pistoletami Uzi w rękach wyciągała z samochodu jakichś starszych ludzi i wlokła ich na pobocze. W pewnym momencie padł strzał i starszy człowiek zwiotczał bezwładny. Przestał reagować na szarpanie terrorysty. Starsza kobieta, gdy to zobaczyła, wyzwoliła z siebie resztę energii i zdarła maskę z twarzy napastnika, który się z nią szamotał. Zamaskowaną osobą okazała się kobieta o krótkich ciemnych włosach i mocnych kościach policzkowych. Wystraszona starsza pani spojrzała na terrorystkę i zrozumiała, że i ją spotka ten sam los, co jej partnera. Nie pomyliła się. Jeden strzał w głowę załatwił sprawę. Przerażony Zak zgiął się w pół i chyłkiem wrócił do kabrioletu. Zjeżdżajmy stąd! Zarządził zdecydowany. Ale dlaczego? Nie pytaj, schowaj się! Postaram się zakręcić, bo z góry nic nie jedzie i pewnie już nic nie pojedzie. Masz telefon? Dzwoń na policję. Jacyś zamaskowani ludzie właśnie zastrzelili dwoje staruszków. Nie będę czekał, aż zrobią to z nami. Zak zaczął zasuwać dach samochodu, manewrując autem. Kobieta wybrała numer policji, drżąc z emocji, przerażona nieskładnie poinformowała osobę po drugiej stronie linii o zdarzeniu. W chwili, gdy Zakowi udał się manewr, dach samochodu się domknął i mężczyzna ruszył w dół.
W lusterku wstecznym zauważył zamaskowanego przestępcę, który patrzył za oddalającym się pojazdem. Melanie przestała bębnić po klawiaturze laptopa. Przeciągnęła się i odeszła od stołu. Poszła do kuchni, wstawiła czajnik i przygotowała sobie herbatę. Kuchnia była malutka, w sam raz dla niej. Od kilku lat była sama. Mieszkanie, które kupiła zarabiając na sprzedaży książek kryminalnych, było niewielkie. Zaledwie salon z aneksem kuchennym, sypialnia i łazienka z prysznicem. Miało natomiast kilka zalet. Było w spokojnej dzielnicy z bliskim dostępem do sklepów, komunikacji miejskiej i najważniejsze, z pięknym starym parkiem tuż za oknem. Lubiła patrzeć na drzewa i krzewy po drugiej stronie. Nie były to co prawda tropikalne palmy i bugenwile, ale stare jesiony, klony i dęby dające jej poczucie stabilności. Jak na autorkę poczytnych powieści wiodła spokojny i skromny żywot. Rano kawa i śniadanie, później spacer do parku, w powrotnej drodze zakup prasy i czegoś na obiad. Popołudnia spędzała na lekturze i spotkaniach ze znajomymi. Wieczory poświęcała pisaniu. Ten schemat powtarzała niezmiennie każdego dnia, niezależnie od pory roku. Dzisiejszy dzień nie różnił się pod tym względem od innych. Jedynie przygody bohaterów jej najnowszej książki zmieniały nastawienie do życia Melanii. I to wystarczyło, by czuć się zaangażowaną w ciekawe i ciągłe nowe zdarzenia. Imbrych zaczął gwizdać. Naszykowała sobie mocną herbatę, bo miała nadzieję jeszcze trochę popracować. Spojrzała przez okno na park po drugiej stronie ulicy. Latarnie rozświetlały uliczki, tworząc niesamowitą atmosferę. Trochę tajemniczą, trochę baśniową. Zapatrzyła się w dal. Starała się wyobrazić sobie dawne czasy, których świadkami były stare drzewa. Ile ludzi widziały, ile zdarzeń. Park był założony przez ówczesnego właściciela grodu i okolicy, który postanowił sprawić przyjemność mieszkańcom i przeznaczył część ziemi na obrzeżach pod publiczne potrzeby. Od tamtego czasu miasto się rozrosło do tego stopnia, że Melania mogła czuć, iż mieszka w centrum. Obecnie już nikt tu pikników nie robił, a i zabawy przeniesiono w inne miejsce, aby hałas nikomu nie przeszkadzał. Uświadomiła sobie, że w parku ktoś stoi i wpatruje się w jej okno. Był to mężczyzna o delikatnej budowie ciała. Chyba niezbyt wysoki, gdyż w otoczeniu krzewów nie wydawał się taki. Miał długie włosy, chyba ciemne, jak to mówią, w nocy wszystkie koty są czarne. Miał w sobie właśnie coś z kota. Proporcje i elegancję ruchu. Gdy zauważył, że go zobaczyła, odszedł alejką w głąb parku. Melania trochę się wystraszyła. Kto to? Może jakiś psychopata? Jest za dużo przecież kryminałów, pomyślała. Pewnie zobaczył światło w odsłoniętym oknie i się przyglądał. Oglądała kiedyś film o pewnym dostawcy kwiatów, który lubił patrzeć w rozjarzone światłem okna. Podeszła do maszyny i pozwoliła palcom skakać po niej dalej. Opisywała właśnie bankiet, na który dotarli Zack i Susan. Trzymając się za ręce, weszli do sali, w której pod ścianami rozmieszczono długie stoły, przykryte eleganckimi białymi obrusami. Na każdym z nich stały półmiski udekorowane w wymyślny sposób zakąskami z różnych stron świata. Kolorowe kwiaty w kryształowych wazonach i owoce na paterach dawały poczucie luksusu. Sala zapełniała się szybko. Eleganccy panowie w strojach wieczorowych i panie w kreacjach za $1000 olśniewali urodą i wyjątkowością. Stawali w grupach po kilka osób. Po niektórych widać było, że są powszechnie znani w lokalnych kręgach, inni natomiast, w tym również Susan i Zack, czuli się tu nieco wyobcowani. Bankiet był zorganizowany przez Radę Miejską dla uczestników kongresu, na którym m.in. Zack wygłaszał referat o prowadzonych przez siebie badaniach nad mikrofauną rejonów arktycznych i jej wpływem na funkcjonowanie ekosystemu. Był naukowcem z Uniwersytetu Berkeley. Susan w żółtej sukni z jedwabiu nie odbiegała wyglądem od reszty towarzystwa. Garnitur Zacka, skrojony tak, by uwydatnić jego smukłą sylwetkę, dopełniała zwyczajowa mucha. Rozejrzeli się po sali, szukając miejsca dla siebie. Pod oknem wydawało się w miarę atrakcyjnie. Sunęli właśnie w tę stronę, gdy Zack ścisnął mocno dłoń partnerki. O! Wyrwało się dziewczynie. Ciii. Widzisz tamtą kelnerkę? Zack wskazał brodą kobietę w białej, wykrochmalonej bluzce i czarnej spódnicy mini. I co? Wzruszyła ramionami Susan. To ona była wśród tych terrorystów. To ta, której zastrzelona zerwała maskę.
wyszeptał. Jesteś pewien? Może to nie ona? Była przecież daleko od ciebie. To na pewno ona. Widziałem ją wyraźnie. Czy mogła nas rozpoznać? No co ty? Spostrzegli przecież tylko odjeżdżający samochód, a nie nas. Dzwonek do drzwi przerwał pracę Melanii. Któż to może być? Przecież nikogo się nie spodziewam. Pomyślała nieco zła. Spojrzała przez wizjer w drzwiach. Po drugiej stronie stał mężczyzna, którego widziała z okna. Mogłaby udać, że nikogo nie ma w mieszkaniu, ale przecież widział ją. No cóż, nie wyglądał groźnie. W razie czego przecież mogła się obronić. Znała kilka tak zwanych babskich chwytów i znała również siebie na tyle, że wiedziała, iż potrafi walczyć jak lwica. Uchyliła drzwi. Mężczyzna był rzeczywiście niezbyt wysoki. Wyglądał jakoś inaczej, ale nie umiała tego sprecyzować. Ciemny płaszcz, szare spodnie, czarne buty i ten nieśmiały uśmiech, który sprawiał, że nie czuła strachu. Pan do kogo? Dobry wieczór. Przepraszam, że nachodzę i to jeszcze wieczorem. Nie znamy się. Jestem Franciszek. Odruchowo wyciągnęła rękę i powiedziała: Melania, chciałem prosić panią o chwilę uwagi. A w jakiej sprawie? Napisałem pewną książkę. Chciałbym się poradzić kogoś, kto zna się na pisaniu. Tu pokazał brulion zapisany drobnym pismem. Proszę, może pan wejdzie? Nie chciałbym przeszkadzać. Może zostawię tylko notatki, a przyjdę innym razem po komentarz. Jak pan woli. Chętnie przeczytam i dam panu odpowiedź. Powiedzmy za tydzień. Dobrze. Bardzo pani dziękuję. Będę za tydzień o podobnej porze. Drzwi zamknęły się za mężczyzną. Swoją drogą trochę bezczelny. Żeby tak nachodzić bez zaproszenia i wciskać jakieś wypociny, pomyślała. No ale trzeba to przeczytać, skoro się zobowiązałam. Ale to później. Teraz do pracy. Zak obserwował kobietę. Ta uchwyciła spojrzenie i z miłym uśmiechem podeszła do niego i Suzan. Czy może kieliszek szampana? Spytała. Zak już miał coś odpowiedzieć, ale ubiegła go Suzan. Z przyjemnością, odpowiedziała uśmiechając się do kelnerki. Ta wręczyła im kieliszki napełnione musującym płynem i odeszła do grupy gości stojących nieopodal. Podziwiam cię za zimną krew, jakby z wyrzutem powiedział Zak. A co, może miałam krzyczeć, że widziałeś ją mordującą bezbrodnych ludzi? Nie aż tak, ale te uśmiechy i słodka mina to już trochę przesada. Melanie odsunęła opróżnioną filiżankę. Dosyć na dziś. I tak napisałam więcej niż planowałam, jutro też jest dzień. Umyła filiżankę i odstawiła ją na ociekacz. Poszła do łazienki, aby zrobić wieczorną toaletę. Przebrała się w swoją ulubioną piżamę w koty i wzięła do ręki brulion nieznajomego. Wskoczyła do łóżka, zapaliła nocną lampkę i zaczęła czytać. Już pierwsze zdania wprawiły ją w osłupienie. Otworzyła zeszyt w środku i jej usta rozchyliły się mimowolnie. Czytała zdanie po zdaniu swoją książkę. To niemożliwe! Przecież nikt jej nie widział. Każdą nową powieść chowała przed światem i znajomymi, aby potencjalny czytelnik miał niespodziankę, a tu nie dość, że ta jest kopią jej własnej, nieskończonej jeszcze książki. To ma też i zakończenie. Przeczytała do końca przygody Zaka i Suzan i doszła do wniosku, że nie napisałaby inaczej. Wstrząs był taki, że dopiero po chwili zauważyła niewielki dopisek. Chyba nie spotkamy się za tydzień. Może dopiero przy następnej powieści. Franciszek S.